Dzień dobry, dobry wieczór w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Ostatnio wpadła mi taka myśl do głowy, że wiele osób może zupełnie nie zdawać sobie sprawy z tego, kto do nich mówi. Bo o ile pamięć mnie nie myli, to ostatni raz przedstawiałam się w 2019 roku, a jednak od tego czasu trochę was tu przybyło. A że jeszcze ostatnio stuknęło 40 tysięcy subskrypcji, z czego bardzo się cieszę i dziękuję, to myślę, że jest to dobra pora. Także bardzo mi miło, ja nazywam się Monika Przyślakowska i prowadzę kanał Kryminalne Historie. A jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie na Facebooku czy Instagramie, gdzie na bieżąco wrzucam wszelkie informacje, to linki znajdziecie w opisie. Dzisiejszy temat na historię wybrałam z Waszych maili, a dokładnie jest to propozycja od Pauli. I z góry zaznaczam, że jeżeli macie ochotę podesłać mi propozycję, to tylko na maile, bo po prostu w innych miejscach mi umyka. Tyle tytułem wstępu i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Chicago Daily News, podobnie jak większość gazet wydawanych w latach 20-XX wieku, rozwijało się dzięki opisywaniu sensacyjnych zbrodni. Zwłaszcza tych popełnianych przez kobiety. To właśnie wtedy w ręce policji wpadła Tyli Klimek, która znalazła się na okładce tejże gazety. Zasłynęła jako czarna wdowa i mistrzyni dań ze szczyptomarszeniku. Kim były jej ofiary i dlaczego zabijała? Aby zrozumieć całą historię, zacznijmy od początku. Tilly urodziła się w Polsce jako Otylia Gburek. Na świat przyszła w 1876 roku. Jej rodzicami byli Michalina i Michał Gburek. Łącznie doczekali się siedmiorga dzieci, ale Tilly była ich pierworodną. Gdy dziewczynka miała niecały rok, jej rodzice zdecydowali, że wyemigrują do USA. Na swój cel wybrali Chicago i osiedlili się w tak polskiej dzielnicy. Był to wtedy typowy kierunek dla Polaków. Osiedliło ich się tam naprawdę wiele, aż w końcu obszar ten przeszedł do historii jako Polish Downtown. Jednocześnie stał się najstarszym politycznym i kulturalnym centrum życia amerykańskiej polonii. Tilli od małego wykazywała zamiłowanie do gotowania. Była to jej wielka pasja i wkrótce z tymi umiejętnościami była kojarzona. Były to czasy, gdy uważano, że kobiety dojrzewają znacznie szybciej. Dlatego 14-letnia Tilli była już traktowana jako dorosła kobieta nikogo więc nie zdziwiło, że w tym wieku postanowiła wejść za mąż. jej wybrankiem został Józef Mitkiewicz, z którym ostatecznie przeżyła blisko 25 lat. małżeństwo wydawało się szczęśliwe. para była lubiana w swojej społeczności, ale tak to wyglądało tylko z zewnątrz, bo jednak w domu było zupełnie inaczej. Tilly nie do końca dogadywała się ze swoim mężem, nie traktował jej najlepiej, nie stronił też od awantur. Sytuacje nie poprawiły nawet narodziny ich syna Józefa. Jednak po 20 latach trwania tego małżeństwa, kobiecia w głowie zaczęła kiełkować myśl, że dobrze by było, aby się skończyło. Jednak nie chciała tego zrobić w oficjalny sposób poprzez rozwód. Uznała, że najlepszym wyjściem będzie pozbycie się Józefa. Do tego celu postanowiła wykorzystać swoje nadprzyrodzone umiejętności. A przynajmniej tak to przedstawiała. Swoją przestępczą karierę rozpoczęła od zbudowania swojej ezoterycznej legendy. Zaczęła opowiadać ludziom, że posiada zdolności przewidywania niektórych zdarzeń z przyszłości, np. śmierci domowych zwierząt. Twierdziła, że wizje przechodzą do niej podczas snu. Na kilka tygodni przed tym, co planowała, zaczęła opowiadać znajomym z sąsiedztwa o swoich snach. Twierdziła, że widziała martwe ciało swojego męża. Potrafiła też przewidzieć dokładny dzień, kiedy to miało nastąpić. Minęło te kilka tygodni i w dniu, które przepowiadała Tyni, faktycznie Józef zmarł. Jego śmierć nie była całkowicie niespodziewana w końcu jego żona przed tym ostrzegała, ale mimo wszystko było to naprawdę zaskakujące, że potrafiła to przewidzieć. Jej znajomi naprawdę zaczęli wierzyć, że kobieta ma jakieś specjalne zdolności. Jeśli chodzi o przyczynę zgonu Józefa, to uznano, że stało się tak wskutek jego problemów z sercem. A przynajmniej taką wersję wpisano w akcie zgonu. Na szczęście, przezorna Tilly zdążyła namówić męża na wykupienie polisy i w związku z tym po jego śmierci zyskała około tysiąca dolarów. Jednak kobieta nie do końca chciała się pogodzić z rolą wdowy. Potrzebowała u swojego boku jakiegoś mężczyzny, dlatego postanowiła zwrócić się o pomoc do biura matrymonialnego. Ważnym dla niej wyznacznikiem była sytuacja majątkowa przyszłego partnera. Dlatego swoją uwagą obdarzała wyłącznie tych mężczyzn, których uważała za zamożnych. Poszukiwania wcale nie trwały długo. Raptem po dwóch miesiącach od śmierci pierwszego męża poślubiła kolejnego mieszkającego w tej okolicy Polaka, Jana Ruskowskiego. Na ślubnym kobiercu stanęła 27 lutego 1914 roku. Tym razem jednak nie zamierzała poświęcić kolejnego ćwierć wieku życia. Okazało się, że dosyć szybko zaczęła mieć prorocze sny odnośnie swojego męża. Podobnie zaczęła głosić swoje wizje twierdząc, że jej mąż wkrótce umrze. Jan, który wydawał się być okazem zdrowia, raczej nie wierzył w te słowa. Ale i tym razem Tilly się nie pomyliła. W dokładnie wyznaczonym terminie Jan odszedł. Dokładnie tak jak to przewidziała kobieta, umarł 20 maja. Zostawił Tilly 1200 dolarów w gotówce i 722 dolary, które otrzymała z ubezpieczenia. W tym samym roku zaczęła spotykać się z kolejnym mężczyzną, tym razem Józefem Guszkowskim. Parze układało się całkiem dobrze, ale na razie w planach nie było małżeństwa. W zasadzie to Józef nie miał takich planów, bo Tilly tylko na to czekała. W końcu czekanie na decyzję wybranka co do ich przyszłości przestało się kobiecie podobać. Postanowiła, że przy najbliższej okazji poruszy ten temat. I wkrótce się taka wydarzyła, bo para wybrała się w ekscytującą podróż do Milwaukee. Tam też od słowa do słowa udało się w końcu poruszyć temat przyszłego małżeństwa, ale odpowiedź Józefa zupełnie się Cili nie spodobała. Mężczyzna stwierdził, że nie ma zamiaru brać z nią ślubu. Kobieta bardzo to zdenerwowało i postanowiła go zaszantażować. Początkowo powiedziała mu, że zgłosi naruszenie ustawy Manna. Była to ustawa z 1910 roku, która była prawem federalnym. Zabraniała ona transportu kobiety przez granice Stanów w celu prostytucji lub rozpusty lub w jakimkolwiek innym niemoralnym celu. A że podczas tej wycieczki para ze sobą sypiała, to Tilly się wydawało, że ma mocny argument. Ale mężczyzna nie przestraszył się tej groźby, wręcz odwrotnie. Nie do końca wiem, czy Tilly mu coś powiedziała, czy też sam się domyślił, ale wiedział co zrobiła i twierdził, że to ona była morderczynią, więc to on ją zgłosi jako pierwszy. Ostatecznie nikt nikogo nie zgłosił, ale Tilly w swojej głowie plan już opracowywała. Nie mogła wybaczyć Józefowi, że tak ją potraktował. Postanowiła więc wykorzystać jego słabość. Kobieta wiedziała, że Józef uwielbiał słodycze i to właśnie je zaczęła przyprawiać arszenikiem. Niedługo po tym mężczyzna gwałtownie zachorował, i jeszcze w tym samym roku, czyli 1914, zakończył swój żywot. I tym razem Tilly postanowiła, że nie będzie zbyt długo sama. Potrzebowała mężczyznu swojego boku, a najlepiej majątnego mężczyzny i do tego Polaka. Uczni poszukiwania kolejnego męża zajęły jej 5 lat. Po drodze, z kim się spotykała, ale nie były to poważne znajomości. Choć istniały podejrzenia, że nie tylko Guszkowski jako jej stracił życie, ale że był jeszcze jeden, który nazywał się Meyers, z którym miała mieszkać w tym samym domu, w którym później zamieszkała ze swoim mężem. O Meyersie nie było zbyt wiele wiadomo. Wiadomo było jedynie, że zniknął w nieznanych okolicznościach i że w 1923 roku został uznany za osobę zaginioną. Tak jak wspomniałam, w 1919 roku Tilly ponownie wyszła za mąż, tym razem za Franciszka Kupczyka. Co w zasadzie już całkiem przewidywalne, w niedługim czasie po ślubie z Kupczykiem Tilly ponownie zaczęła opowiadać sąsiadom o snach, które ją prześladują. Oczywiście nie umieszkała się też nimi podzielić ze swoim mężem Franciszkiem. Więc dosyć często w domu pojawiały się wypowiedzi to nie potrwa już długo lub wkrótce umrzesz. W międzyczasie, by udowodnić swój dar jasnowidzenia, kobieta najpierw opowiadała o swoich wizjach, na przykład dotyczących zwierząt domowych, a potem wytruwała psy w okolicy. To sprawiało, że okoliczni mieszkańcy podchodzili do niej z szacunkiem i w zasadzie bali się na nią trafić, aby przypadkiem nie przewidziała ich śmierci, bo o tym, że ma takie zdolności, wiedziała już niemal cała społeczność. Mijały kolejne dni, a Franciszek zaczynał czuć się coraz gorzej. Tilly widząc to, wiedziała, że czas, aby namówić męża, by wykupił polisę. Coraz słabszy mężczyzna zastosował się więc do jej prośby, bo chciałaby jego żona miała jakieś zabezpieczenie. Jednak w przypadku Franciszka, Tilly była jeszcze bardziej zuchwała. Nie czekając na jego śmierć, postanowiła, że kupi trumnę. A że jeszcze trafiła na naprawdę okazyjną cenę, bo 30 dolarów, to nie mogła nie skorzystać. Oczywiście trumnę tę zakupiła w tajemnicy przed Franciszkiem a następnie trzymała ją w piwnicy za zgodą właścicielki domu. Gospodyni domu Marta Wesołek była zaskoczona prośbą Tilly, żeby w piwnicy schować trumnę, zwłaszcza, że miała być ona dla jeszcze żyjącego mężczyzny. Uważała, że nie jest to dobry znak tak kupować trumnę, gdy ktoś jeszcze żyje. Ale Tilly mówiła, że to kwestia czasu, bo przecież miała swoją wizję i dobrze wie, że wkrótce jej mąż odejdzie. Marta więc postanowiła się nie mieszać, zgodziła się na to i czekała na rozwój wydarzeń. Ale to nie jedyne szokujące zachowanie kobiety w stosunku do chorującego męża, bo czuwając przy jego łóżku, cały czas robiła na drutach. Szyła sobie czarny kapelusz. Gdy jej mąż był w lepszym stanie, był bardziej przytomny i zapytał: O co chodzi z tym kapeluszem, dlaczego go akurat teraz szyje?, to powiedziała mu, że szykuje sobie kapelusz, który zamierza założyć na jego pogrzeb. Jak się już pewnie domyślacie, i tym razem się nie pomyliła, bo Franciszek niedługo potem zmarł, a dokładniej 20 kwietnia 1921 roku. Byli więc małżeństwem dwa lata. Do tego świadkowie twierdzili, że tuż po śmierci męża Tili włączyła gramofon z muzyką taneczną w pokoju, w którym jeszcze leżało jego ciało. Miała też wyzywać go od diabłów i krzyczeć, że więcej już nie wstanie. Także zgodnie z zapowiedzią kobiety, trumna, którą zakupiła, bardzo szybko się przydała, bo w niej właśnie pochowała męża. Na pogrzeb założyła kapelusz, który tak długo sobie szykowała. Natomiast jeśli chodzi o przyczynę śmierci, to koroner w raporcie wpisał o skrzelowe zapalenie płuc. To też stało się podstawą do tego, aby ubezpieczyciel wypłacił pieniądze z polisy. Tym razem Tilly otrzymała 675 dolarów. Z boku wyglądało to tak, jakby kobieta miała naprawdę ogromnego pecha, albo mężczyźni, którzy się z nią wiązali. Bo trzykrotna wdowa nie mogła obejść się bez swojej legendy. Tillie doprowadziła do tego, że ludzie zaczynali się bać, że przyniesie im nieszczęście, że przyniesie im śmierć. Wydawało się, że teraz jej będzie naprawdę trudno znaleźć kolejnego partnera. Dochodziło do tego, że ludzie, którzy widzieli ją na ulicach, po prostu schodzili jej z drogi. Nikt nie chciał słyszeć o swojej śmierci. Powszechnie wiedziano, że kobieta miewa wizję. Do tego ostatnio zaczęła przepowiadać straszliwą zarazę, która miała nawiedzić konkretną rodzinę w okolicy. Co gorsze i tym razem jej słowa okazały się prorocze. W ciągu następnych kilku tygodni trójka dzieci z tej rodziny zmarła w potwornych męczarniach. Wieści te dosyć szybko się rozpowszechniły. Ale nikt nie dostrzegł zależności, że na kilka dni przed wizją Chili kobieta miała z nimi potworną kłótnię. Bo powoli pojawiał się schemat, że kto wadził w jakiś sposób kobiecie, ten niedługo po tym dowiadywał się o tym, że umrze. Chili więc załatwiała swoje sprawy, a w międzyczasie rozglądała się za kolejnym mężem. I choć jej reputacja w tym czasie nie była zbyt dobra, to wkrótce poznała nowego mężczyznę. Jej wybrańcy miał być teraz kolejny Polak. Józef Klimek. Bliscy Józefa doskonale wiedzieli, jakie plotki chodzą o kobiecie. Dlatego nie za bardzo chcieli, aby wchodziła do ich rodziny. Bali się, że w ten sposób ściągną na siebie śmierć. Ale mężczyzna nie słuchał swoich bliskich. Mimo ich sugestii, postanowił poślubić Dili. Uspokajał ich w ten sposób. Ona jest dobrą kobietą, a ja jestem zdrowym mężczyzną i zamierzam zachować zdrowie na długie lata. Jak postanowił, tak też zrobił i 30 lipca 1921 roku para się pobrała. Józef był zamożnym mężczyzną, bardzo zaradnym, ale Tilly uważała, że jak na jej gusta, za bardzo lubił Bimber. Co więcej, miał według niej tak zwane rozbiegane oko, a dokładniej chodziło jej o to, że oglądał się za innymi kobietami. A Tilly nie tolerowała konkurencji. Pewnego dnia rozmawiała nawet na ten temat ze swoją kuzynką Nelly, a w zasadzie skarżyła się, jaki to jej mąż jest dla niej niedobry i jak to na nią nie zasługuje. Nelly powiedziała, że w takim razie może warto by wziąć rozwód, ale Tilly powiedziała: pozbędę się go w inny sposób. Mela Józefa Tili również była pierwszą żoną i właściwie nie obawiał się niczego z jej strony, pomimo tego, jakie plotki o niej chodziły. Sam uważał siebie za cichego i łagodnego człowieka. Był oszczędny, miał stałą pracę i po prostu chciał się ustatkować. Tili z kolei była dobrą gospodynią i zadziwiająco dobrą kucharką. Co ciekawe, Józef nawet znał jej poprzedniego męża, Franka Kupczyka. Znajomość ta była zażyła do tego stopnia, że po jego śmierci odwiedził Tilly, aby złożyć jej kondolencje. Nie przewidział jednak, że wkrótce może go czekać podobny los do losu jego kolegi. Być może nie dostrzegał, a być może źle interpretował poczynienia kobiety. Dla przykładu gdy Tilly zniszczyła wszystkie zdjęcia i listy, które miała, a które były związane jakoś z jej byłymi mężami lub chłopakami, to Józef wziął to za dobrą monetę. Myślał, że w ten sposób żona okazuje mu lojalność, pokazuje mu, że teraz liczy się tylko on. Gdy więc kazała mu wykupić polisę na życie, również się nie zdziwił. Po prostu to zrobił. Był zdrowy i nic w najbliższym czasie nie wskazywało na to, że jego stan miałby się pogorszyć. Ale minęło parę tygodni i nagle okazało się, że Józef czuje się coraz gorzej, że na coś choruje. Była to dosyć dziwna choroba, bo zaczęła się od tego, że miał okropne bóle w ramionach. Potem zaczęły one drętwieć. Po sześciu tygodniach doszły do tego sparaliżowane nogi. Józef stwierdził, że nie ma już na co czekać i wezwał swojego lekarza. Doktor Peter Burns przyjechał do domu Józefa i zbadał go osobiście. Na podstawie tego co widział, musiał przyznać, że mężczyzna jest poważnie chory. Na miejscu jednak nie mógł zbyt wiele zdziałać i wezwał karetkę, aby zabrać pacjenta do szpitala Cook County. Na miejscu dosyć szybko lekarze zauważyli, że jego objawy są charakterystyczne dla zatrucia arszenikiem. Zrobiono więc mężczyźnie odpowiednie testy, i wkrótce okazało się, że od dłuższego czasu był nim podtrwany. Gdy przekazano te informacje pacjentowi, ten przypomniał sobie o ostatnim niepokojącym wydarzeniu w ich domu. Dopiero teraz wszystko połączyło się w jedną układankę. Otóż jakiś czas temu poczęstował ich psa kawałkiem jedzenia, które przygotowała Tilly. Jakoś mu nie za bardzo smakowało i postanowił się podzielić posiłkiem. W efekcie pies po paru dniach stracił życie, ale wtedy Józef nie skojarzył tego z posiłkiem, który przyszykowała mu Tilly. W związku z tym, że doszło do poważnego przestępstwa, lekarza wezwali policjantów. Ci z kolei po rozmowie z Józefem stwierdzili, że należy jechać od razu do jego żony. Wkrótce byli już u niej w domu i oficjalnie 27 października 1922 roku. Tilly Knimek, jak obecnie się nazywała, została aresztowana. W tych nieprzyjemnych okolicznościach postanowiła jednak sobie zażartować z oficera które akurat ją aresztował. Stwierdziła, że następną osobą, dla której chciałaby ugotować obiad, byłby właśnie ten oficer. W tym czasie w szpitalu lekarzom udało się wyprowadzić Józefa z jego ciężkiego stanu. Gdy doszedł do siebie, oficjalnie zeznawał. Kazała mi się ubezpieczyć na większą kwotę. Niczego nie podejrzewałem, pomimo tego, że zupa i inne posiłki smakowały dziwnie. Potem zachorowałem. I właściwie Józef zdążył wezwać lekarza w ostatnim momencie. Dzięki temu mordercze plantili lek w gruzach. Kobieta zastanawiała się, co zrobić dalej, czy iść w zaparte i mówić, że nie ma z tym nic wspólnego, czy wyznać całą prawdę. W końcu po godzinach przesłuchań Dili postanowiła przyznać się do otrucia męża. Na swoją obronę miała jednak to, że jej mąż był alkoholikiem, wykorzystywał ją i zdradzał. Oczywiście twierdziła, że absolutnie nie miało to żadnego związku z tym, że chciała aby wykupił Polisę. Policjanci jednak swoje wiedzieli i motyw finansowy rysował się tutaj wyraźnie. Pozostawało jednak pytanie, skąd kobieta wzięła arszenik. Po chwili zastanowienia postanowiła, że przyzna się, iż truciznę dostawała od swojej kuzynki Nelly. Według niej miał być to związek Sadzy i Arsenu i niby miała być to trudka na szczury. Ale okazało się, że świetnie sobie radzi także z mężami. To wyznanie zaskoczyło jednak śledczych, bo nie podejrzewali, że w tę sprawę wmieszana jest jeszcze jedna osoba. Zwłaszcza, że Tilly twierdziła, iż Nelly przyznała jej się, że sama użyła tej trutki do otrucia swojego męża. Tilly mówiła, że jej kuzynka wyznała jej, że jej mąż był dla niej okrutny i chciała go otruć. Ściągając uwagę policjantów na Nelly, Wierzyła, że tym sposobem uda się ją odciągnąć od jej zbrodni. Ale ku jej zaskoczeniu, śledczy nie zamierzali tak łatwo odpuścić jej tematu. Co więcej, postanowili dokładnie przeanalizować jej ostatnich 10 lat. A zwłaszcza dziwne zbiegi okoliczności odnośnie jej proroctwa, śmierci mężów, a potem sporych zysków finansowych. Na tej podstawie uznano, że trzeba będzie przeprowadzić ekshumację. Za główny motyw działania Tilly uznano chęć zbogacenia się. W końcu trudno było nie zauważyć tego, że Tilly za każdym razem była jedynym beneficjentem polisy na życie jej współmałżonka. Do tego według zeznań świadków za każdym razem to ona miała namawiać swoich mężów, aby właśnie te polisy wykupili. Dziwnym trafem zbiegało się to jeszcze wszystko z jej wizjami o ich śmierci. W końcu nadeszły wyniki jej z ekshumacji. Choć ziemia wokół trumien wydawała się być czysta, to dokładne badania wykazały, że wszyscy mężowie Tili byli przed śmiercią potruwani arszenikiem. W przypadku Franciszka okazało się na przykład, że otrzymał tyle arszeniku, że ta ilość zabiłaby cztery osoby. W trakcie gdy przeprowadzono ekshumację pierwszego męża kobiety, Józefa Mitkiewicza, śledczy otrzymali anonim, że także pierwszy mąż Nelly miał umrzeć z powodu przedawkowania arszeniku i także jego ciało powinni ekshumować. Co więcej, im dłużej było prowadzone to śledztwo, tym więcej osób wydawało się paść ofiarami Nelly i Jilly. Bo jak się okazało, kobiety nie ograniczały się tylko do swoich mężów, ale także do każdej osoby, która w jakimś stopniu stanęła im na drodze. Byli to też członkowie rodziny, ale także znajomi czy sąsiedzi. Między innymi tajemniczą śmiercią miały zginąć bliźniaki Nelly, Sophie i Ben, a później jej wnuczka Dorothy. Natomiast wyzdrowieć po zatruciu arszenikiem miał jej syn John i córka Lillian. W końcu i Nelly została aresztowana. Łącznie kobiety były podejrzewane o 20 zabójstw. Nelly co prawda nie goniła za mężami jak Tilly, ale również była dwukrotnie zamężna i doczekała się 13 dzieci. Jednak to co łączyło kobiety to to, że pozbywały się swoich mężów, gdy ci im wadzili. Na podstawie śledztwa ustalono, że co prawda podejrzewano kobiety o 20 zabójstw, to jednak udowodniono, że 7 osób przeżyło. Mimo tego 13 ofiar i tak robiła wrażenie jak na tamte czasy. A do tego na policję zgłaszali się kolejni świadkowie, którzy twierdzili, że któraś z kobiet chciała ich otruć. Między innymi dwóch sąsiadów Tilly twierdziło, że bardzo źle się czuło po tym, jak kobieta poczęstowała ich cukierkami. Inny mężczyzna twierdził, że jego pies miał denerwować Tilly, a niedługo po tym stracił życie. Ale proces i tak miał się głównie opierać na tym, co zezna Józef Klimek. Trzeba było jednak poczekać, aż mężczyzna całkowicie wyzdrowieje, bo łącznie w szpitalu spędził trzy miesiące. W tym czasie cała ta sprawa stała się medialną sensacją. Nie tylko ze względu na rodzaj zbrodni, ale także dlatego, że Tilly nie działała sama. Tytuł jednej z gazet z 6 marca 1923 roku brzmiał: Tilly i Nelly, arszenikowe wdowy z polskiej dzielnicy. W końcu rozpoczął się proces obu kobiet, ale żadna z nich nie przyznawała się do winy. Choć zarzucono im otrucie 20 osób, z czego 13 śmiertelnie, to niestety nie było na to dowodów. Tak jak wspomniałam, proces opierał się głównie na zeznaniach Józefa Klimka, czyli ostatniego męża Tilly. To właśnie dzięki jego słowom udało się odtworzyć główny schemat działania kobiety. Wiadomo było, że kobieta od dłuższego czasu dodawała mu do jedzenia arszeniku. Na podstawie ilości, jaką podawała, była też w stanie mniej więcej oszacować, kiedy jej ofiara umrze. Dlatego też tak chętnie rozgłaszała przepowiednie, które były tak konkretne. Jednak w sądzie zarówno Tili, jak i jej kuzynka Nellie nie poczuwały się do tego, co zrobiły. Co więcej, były niemal przekonane, że zostaną uniewinnione. Ich postępowanie było naprawdę trudne do zrozumienia, a zwłaszcza to, że z wieloma ofiarami były spokrewnione. Dziennik Joplin News Herald 26 lutego 1923 roku tak relacjonował przebieg tego procesu. W natoku gwałtownie wypowiadanych sylab, raz po polsku, raz po angielsku, na przemian błagalnie lub luźnierczo i mściwie, obie kobiety nie przyznawały się do winy. Sędzia, który uczestniczył w tym procesie był skonsternowany. Nie do końca rozumiał, jak kobieta, która cieszyła się taką sympatią, była dosyć popularna wśród małej społeczności. Słynęła jako dobra gospodyni i kucharka, mogła być tak bezlitosną osobą. Dowody były jednoznaczne, nie było wątpliwości, że jest winna. Sędzia też zdała sobie sprawę, że gdyby wyszła dzisiaj na wolność, to zabiłaby kolejnego mężczyznę. Podobne podejście miała też prokuratura, która opowiadała się za karą śmierci dla obu kobiet. Była to dosyć surowa kara, jak na kobiety, ale w ten sposób prokurator chciał pokazać, że nawet kobietom coś takiego nie ujdzie na sucho. Mimo tego, łowa przysięgłych nie była w stanie być aż tak surowa dla kobiet. Zdecydowanie odrzucili karę śmierci, ale zgodzili się na dożywocie. Dla małej społeczności w hrabstwie Kukanti i tak to było szokujące bo do tej pory żadna z kobiet nie otrzymała takiej kary. Cięść w dniu procesu została opisana w następujący sposób. Nie była ani piękna, ani czarująca, ale przesadzista, mówiła łamanym angielskim, mimo że mieszkała tu niemal całe życie. Później pojawiły się spekulacje, że gdyby kobieta była bardziej atrakcyjna, to nikt nie miałby serca skazywać ją na dożywocie. Podobne zdanie zresztą pojawiało się oneli, tylko że jej w zasadzie się upiekło, bo w więzieniu spędziła raptem rok. Okazało się, że dowody w sprawie zabójstwa przez nią pierwszego męża były niewystarczające, a właśnie za to została skazana na dożywocie. W związku z tym trzeba było wypuścić ją z więzienia. Gdy obie kobiety siedziały razem w więzieniu, to trafiły do jednej celi. W tym czasie Tilly non stop dogryzała Nelly i każdego dnia wmawiała jej, że to dziś zostanie zabrana z celi i będzie powieszona. Pewnie musiało jej się zrobić dziwnie, gdy jednak okazało się, że jej kuzynka wyjdzie na wolność, a ona będzie dalej siedziała w więzieniu. I tak też się stało, siedziała w nim do końca swoich dni, a dokładniej przez kolejne 13 lat. Zmarła w 1936 roku, czyli gdy miała równo 60 lat. Za przyczynę jej śmierci podano zawał serca, a następnie została pochowana w nieoznaczonym grobie. Do dziś w historii Chicago jest zabójczynią o największej liczbie ofiar. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy przychodzą wam do głowy jeszcze inne seryjne trucicielki. Nie udało mi się też natrafić na informacje, co dalej się stało z Nelly, więc jeżeli wy coś byście wiedzieli w tym temacie, to dajcie znać w komentarzu. W internecie też można trafić na listę domniemanych ofiar Tilly i Nelly, ale postanowiłam, że nie będę jej czytać, więc jeżeli Was by to interesowało, to na pewno będzie w którymś z linków, które podrzucam Wam w opisie. A z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i za to, że tak licznie subskrybujecie ten kanał. A jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z moimi odcinkami, to gorąco do tego zachęcam. A tymczasem życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.